Spokojnie, może nostalgicznie. Dzień dobry, dzień dobry. W końcu ja mam przyjemność z Państwem jechać w tym samochodzie, a niekoniecznie Kuźniar. To prawda, to prawda. Dzień dobry, Iwona, bardzo mi miło. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie wiedziałam, o co chodzi, a tu chodzi o Jarka. Tak, chodzi o Jarka. Tak, bo teraz Jarek ma trochę inne rzeczy na głowie. Jeździ sobie po świecie i czasami pozwala nam łaskawie przejechać się tym samochodem. Może trochę częściej niż czasami. Jak się przygotowałam do spotkania z Wami, to oczywiście pozwoliłam sobie obejrzeć Wasze spotkanie z Jarkiem właśnie, które miało miejsce w czerwcu. Aha. Zleciało strasznie szybko. Wtedy mówiliście o tym projekcie, o którym dzisiaj rozmawiamy, jako o pewnej świeżynce. Płyta była nowa. Dzisiaj już ma na swoim koncie Fryderyka. Gratulujemy bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy. Pierwszy Fryderyk w Waszych karierach, tak? No tak, tak się składa, że można tak powiedzieć. Płyta, i płyta tak. Dla dzieci. No właśnie. To jest O ironio. Nie, no ironio trochę. Ale oczywiście nie żałujemy ani płyty, ani Fryderyka. Myślę, że mogę tutaj powiedzieć za nas. Natomiast rzeczywiście dlatego mówię o ironio, bo no, mieliśmy tych nominacji za naszą twórczość. No, Marek w obrębie muzyki jazzowej, ja w obrębie muzyki tak, no, popowej, różnej, no były różne nominacje przez te lata, mieliśmy po kilkanaście nominacji i w końcu właśnie śmieję, że dwa minusy, bo nie mieliśmy Fryderyka, dwa minusy, to czysta po prostu matematyka dały plusa. W końcu musiało to nastąpić, tak. Patrząc na kalkulacje. Czy według Was muzyka dla dzieci to jest coś, w jakim kierunku będą szli artyści, że to jest coś, nie, może się mylę, ja nie mam dzieci, więc jakby tym obszarem się nie interesuję, więc może wyprowadźcie mnie z błędu. To jest jakiś kierunek, w którym artyści chcą iść, czy jest takie zapotrzebowanie, z czego to, czy to wewnętrzna jest potrzeba, z czego to się bierze? No, Marek, musisz no coś właśnie powiedzieć. No tak, chciałem bardzo podziękować członkom Akademii, że poznało się na mnie jako twórcy dziecięcym po 10 nominacjach jazzowych. Nie, jeśli chodzi o ten aspekt dziecięcy, to, ja, to nie było w tym żadnej strategii. Powstanie tego projektu wiąże się z propozycją, którą ja otrzymałem z Teatru Starego w Lublinie, żeby dopisać muzykę do takich tekstów, które lubelski autor, chociaż nazwisko brzmi znajomo, Włodzimierz Wysocki, napisał dla swoich dzieci, pewnie je usypiał. I tutaj nie było żadnego wyrachowania w żadnej fazie, żadnej strategii, że ja teraz napiszę płytę dla dzieci z porywu serca. Te teksty wydały mi się atrakcyjne. Zacząłem jakoś układać te melodie i zadzwoniłem do Natalii. I tak powstała ta płyta, zatem to nie jest przejaw naszej jakiejś, nie wiem czy będziemy robili drugą edycję, ale w najbliższym czasie raczej się na to nie zanosi. Dlaczego? Myślę, że to też nie jest kwestia jakiejś tendencji, chociaż nie byłoby to złe, tak jak wielu artystów. No ale skoro Fryderyk już zauważył, robi dokładnie na swój sposób, to może to jest pomysł, żeby artyści robili właśnie piosenki dla dzieci na swój sposób. I właśnie to jest ważne, żeby podkreślić, że ta płyta nie została zrobiona jakoś przez to, że to jest dla dzieci, to mieliśmy jakieś taryfy ulgowe, bo grają na tej płycie fantastyczni muzycy, grają, jest ona pięknie zrealizowana i nie potraktowaliśmy tych dzieci tak, że a, dzieci to nic nie skumają, to tutaj można ich jakoś oszukać, bo dzieci wbrew pozorom są niezwykle surowym odbiorcą. Krytykiem, tak. Tak, tak. Chyba by w każdej dziedzinie, prawda? Tak jest. Ale z drugiej strony, no, jakaś potrzeba chyba jest robienia tego typu muzyki, skoro autorzy i twórcy Fryderyków dostrzegają ten fakt i, no tak, i jest, pojawia się taka kategoria, tak, w której jest wręczana ta nagroda. Czyli coś jest na rzecz. No tak, bo rzeczywiście no, ta kategoria jest, pojawiła się teraz. Ale żeśmy się wpasowali, no? Wiedzieli, kiedy nagrać. No właśnie. Ale słuchajcie, to dobrze. Już dochodziliśmy do etapu, że tak długo mieliśmy Fryderyka, że chcieli stworzyć kategorię Marek Naturkowski i Natalia Kukulska i wtedy, wow, zaskoczenie. Kto nas nie dał? No, słuchajcie, wyprzedziliście trendy po prostu. Kreujecie je. Myślę, że nie, ale wracając tak zupełnie na poważnie do tego, że jest taka kategoria, super. I tego powinniśmy się trzymać, bo w latach na przykład 90., nie, 80. jeszcze bardziej, koniec 80., no ta muzyka dla dzieci miała olbrzymi rozkwit.
nieskromnie powiem, że przyczyniłam się do tego. Tak. Ale ja pamiętam z dzieciństwa również i twoje piosenki, i taką Majkę Jeżowską. No właśnie, Krzysia Antkowiak, Akademia Pana Kleksa. No, dokładnie. Działo się, działo. Teraz no, też nie jest tak, że nie ma nic, ale jest też przez to, że mamy internet, zalew takich produkcji, no takich, żeby kolorowe obrazki migały, jakaś muzyczka na klawiszu była i niestety na łatwiznę sporo osób idzie właśnie w ten sposób. Czyli też wyszliście z takiego założenia, że trochę przez muzykę będziecie edukować tych najmłodszych? Skoro nie poszliście na może łatwiznę to nie było i to jest element jednak, to nie jest łatwa i przyjemna muzyczka, która gdzieś tam wpada w ucho, tylko wymaga jednak trochę zaangażowania od słuchacza. No tak, no pisząc te utwory, czy potem je wykonując, posługiwaliśmy się swoim językiem muzycznym, czyli jakby to już podstawą do tego jest takie założenie, żeby nie traktować ulgowo słuchacza żadnego. Taki małoletni słuchacz, ja też nie chcę, żeby to było tak, że my napisaliśmy takie wyrafinowane utwory. One zawierają pewną informację dla muzykologów, ale nie dla człowieka, który słucha. Informacje w swojej jakby strukturze muzycznej, które może wykraczają poza najprostsze utwory, jakie słyszymy w radiu czasami, ale to było robione z zamysłem, żeby ta muzyka była prosta. Ja pamiętam, jak dostałem te teksty, to jest taki fajny rodzaj przy pisaniu muzyki dla dzieci, takiego przyzwolenia, że ja mogę się złapać prostego pomysłu. Nie muszę tutaj myśleć, ojej, czy to jest wystarczająco, wow, takie dobre, żeby to była kompozycja, nazwijmy to jazzowa. Nie, łapałem się prostej pierwszej myśli, którą jakoś tam starałem się rozwijać i dzięki temu wydaje. A ponieważ masz myśli jazzowe, no właśnie, to poszło w pierwszy troszkę, ja nie lubię tych kategorii. Definitywnie chciałem złożyć oświadczenie teraz tutaj przed wszystkimi, że nie jest to płyta jazzowa. Ona zawiera elementy różnych gatunków muzycznych, gatunków, które zawierają pewne, no to, co nam w duszy gra i Natalii i mi, ale jest to płyta przystępna i na przykład melodie, wszystkie te melodie można powtórzyć, a to, że tam czasami jakiś akord się pojawi, tak zwany zagraniczny, to chyba lepiej. Co znaczy zagraniczny? To no, taki, że nie polski. Nie polski, mi wyjaśnił. Nie, no, że jest harmonia, na przykład, nie wiem, no powiedzmy w estetce disco polo, nie ma akordów zagranicznych. Na przykład, a właśnie. A u nas, tak, a u nas się czasami pojawia. Nie wiem, jak to określić, ale zawiera pewne elementy. O, na przykład, jeżeli weźmiemy jakieś piękne piosenki, oczywiście ja nie godzien ran całować Paula McCartneya na przykład, ale tam się czasami zdarzy akord, który mile zaskoczy i pięknie jest połączony i on pewnie jest takim ten McCartney trochę mocarny. No ale też nie bójmy się tego, że jednak muzyka jazzowa zawiera te zagraniczne. No akordy, dobrze, ale tak? To przecież nie jazzowa, przecież oświadczenie złożyłem. No, ale rozumiem, żeby nie była bardziej jazzowa, zdecydowałeś się zaprosić Natalię do współpracy. Ja odjazzowiłam to. Odjazzowiła, no tak. Nie, no to chyba nie o to, nie o to. Nie? Natalia po prostu ładnie śpiewa i jest jakby, wywodzi się z muzyki, jakby to ładnie powiedzieć. To nie jest kwestia stylistyczna, tylko jakby pewnej kompetencji. Ona śpiewa muzykę, którą się teraz zajmuje, to jest taka muzyka, ja bym to nazwał osobiście młodzieżowa. Ale jeśli chodzi o gatunki, natomiast Natalia ma wielki sentyment do muzyki z kultury, wywodzącej się z kultury gospel i tak dalej, czy funk, czy z tych rzeczy. Ciekawi, co ma sobie posłucha właśnie, co ten Marek w końcu o mnie myśli. Ale z tym funk to absolutnie się zgadza. Że tak, jakby z muzyki. No czapkę mam funkową. Tak, ona takie koleżanki z pracy poważa za wielkie wody. Tak, różne. A to jest muzyka, jakby, która wymaga pewnych umiejętności. Po prostu bardzo dobrze Natalia zaśpiewała. Ani to nie jest płyta jazzowa, ani nie jest to płyta elektro, ani soulowa. No, elektro ewidentnie nie jest, ale jest właśnie to płyta akustyczna, która ma brzmienia bardzo, bardzo też ładne i dodatkowym takim jej kolorem, oprócz oczywiście najważniejszego podstawowego instrumentu, jakim jest gitara, jest, myślę, że ważnym elementem są brzmienia marimby, którą słychać na płycie, bo to jest instrument, który no, kojarzy się tak w ogóle bajkowo. Brzmi trochę jak takie, jak to Marek mówi, grube cymbały. Ale przede wszystkim dzięki tym dźwiękom mam nadzieję, że dzieci mają do czynienia z takimi brzmieniami, które też otwierają wyobraźnię. I rzeczywiście nie ma co tutaj zastanawiać się, jaki to gatunek. No moje korzenie gdzieś tam tego, co mnie inspirowało, były
kiedyś to był soul. Teraz bardziej Marek mówi, że młodzieżowa muzyka, a ja po prostu... Ale dla młodzieży w naszym wieku? Czy taki ja młodszy? Nie wiem, dla tych, którzy w muzyce też myślę czegoś tam poszukują i to, co rzeczywiście od jakiegoś czasu robię, no nie jest jakimś takim popem, tylko trochę bardziej kombinujemy i eksperymentujemy z brzmieniami i z kompozycją, bo muzyka jest po prostu tak plastyczna, że cudownie jest się nią przez całe życie bawić, niż w jednym cały czas stać miejscu i trzymać się kurczowo no, na przykład jakiegoś przeboju. On mi wyszedł, no to przez całe życie będę teraz próbował tylko robić to. Coś takiego samego. No tak. Więc chodzi też o to, żeby się rozwijać i na pewno na przykład dla mnie te kołysanki były wyzwaniem wokalnym, ponieważ no, musiałam na nich inaczej zaśpiewać. Oczywiście nie to, że się stylizowałam na jakiś inny głos, ale no, musiałam zaśpiewać, wejść w rolę, która to nie było zresztą akurat bardzo trudne, no mamy śpiewającej do ucha i do łóżka dziecku, więc starałam się śpiewać no, tak delikatnie i tak jakbym właśnie no, chciała ukołysać i utulić moje dziecko, już, ponieważ mam dwuletnią Laurę, to jest idealne. Już trochę pojeździliście z tą płytą. Jaki jest odzew tych, do których jest skierowana? Znaczy, pojeździliśmy to w zasadzie głównie... Znaczy, w sensie, żeby mieliście szansę spotkać się bezpośrednio z odbiorcą. Tak. Koncertowaliśmy głównie w Teatrze Starym w Lublinie, bo stamtąd cały projekt się wywodzi. Tam zagraliśmy 17 koncertów. A teraz zagramy w Teatrze Muzycznym Roma. Jutro. Jutro, dokładnie. Jutro. Jest jutro. Tak jest. Jutro jest jutro. No, przychodzą rodzice z dziećmi, przychodzą też ludzie, którzy lubią muzykę, która jest no, subtelna, która jest taka... Ten koncert trochę jest jak muzykoterapia, bo pomimo tego, że są różne nastroje i nie chcemy ukołysać do zaśnięcia ludzi, no to... To jest jakiś rodzaj takiej łagodności i ciepła, który z tego koncertu. Ale jak dzieciaki usną na koncercie, to chyba dobry objaw byłby. W zasadzie jakby się pojawiły takie. To znaczy, że efekt, skoro to tak naprawdę kołysanki, jak nazwa wskazuje. Tak to... No, Marku, jak to jest? Bardzo byśmy chcieli, żeby dorośli nie usnęli. Dorośli nie, ale dzieci już tak. No tak. Właśnie, ja może tutaj sięgnę jeszcze do tego, jak to było, jak to powstawało. W pierwszym momencie, no, z czym mi się kojarzyła kołysanka? Z Popielnika na Wojtusia. Ojejku, Boże, tak, ale albo przypomniałeś. Albo moja ulubiona Idzie niebo ciemną nocą, to jest taka śliczna też kołysanka. A Ach śpi, bo właśnie. Na przykład. Śpi, kochani, wszystko. Tak. I teraz, jeżeli byśmy stworzyli program, w którym byłyby utwory tylko takie, w takim tempie utrzymane, aż tak kojące, to prawdopodobnie na wysokości trzeciego utworu już by dziarskie chrapanie do nas docierało. Stąd ja mimo, że w teksty są kołysankowe, zawierają odpowiednią ilość lulilajów i tego typu sformułowań, to są utrzymane w różnym tempie i też mają różne muzyczne kolory. Grając te koncerty w Teatrze Starym, chcieliśmy, żeby to było atrakcyjne tak, żeby ludzie dobrze spali dopiero jak przyjdą do domu. Dokładnie. Żeby się dobrze nastroili do spania. Tak, żeby to ich ukołysało, ukoiło. No i jakie były reakcje, bo o to pani pyta, więc tak, no były takie reakcje, że niektóre dzieci tańczyły. Niektóre dzieci przytulały się do rodziców, były tam poduszki, więc no, można było tak się poczuć, no, kameralnie po prostu, fajnie. Rodzice zdarzało się, że widzieliśmy, że się wzruszają, bo naprawdę jest kilka utworów, które są bardzo takie przejmujące. Do tego teraz w Teatrze Roma jutro mamy fantastyczną tancerkę Ilonę Bekier oraz niespodziankę. Nie będę jeszcze zdradzała, może nie. Ja nie będę wszystkiego zdradzała, więc jest jeszcze ten bodziec, żeby można było sobie trochę popatrzeć na ruch, na jakąś taką impresję. Bardzo piękne mamy oświetlenie i no, ten, ja tak mówię, bo nie wiem, jak to wszystko jutro w Teatrze Roma nam zadziała, ale staramy się, żeby ten Teatr Roma nam się zmniejszył, żeby atmosfera... Bardziej intymnie tak, było. Żeby była kameralna, więc zapraszamy bardzo serdecznie jutro o godzinie 19. Można przyjść nawet z małymi dziećmi, bo dowiedziałam się, że mają być, nie wiem, czy wiesz, Marku, przewijaki nawet specjalnie. Czyli nie ma ograniczeń wiekowych, że od, nie wiem, czwartego roku życia, tylko nawet nie, można z dwumiesięcznym malochem. My będziemy wyrozumiali na wszelkie odgłosy. Zresztą mój mąż wyzwala, że tak powiem, głosy mojej Laury, jak była mała, i kwilenie, więc nawet gramy z jakimiś takimi dziećmi.
Tak, i odgłosami. Więc można zabrać dzieci, można się przytulić, można, to polecam, zabrać poduszkę albo przytulankę, żeby po prostu z sobą pobyć i się dać tak oczarować tymi dźwiękami. Ta płyta to była taka odskocznia, tak to traktujecie od... Ja wiem, że o tym na początku gdzieś tam porozmawialiśmy przez chwilę, od tego, co robicie na co dzień, i taka pozytywna odskocznia, że potrzebowaliście tego w waszej drodze zawodowej, że to się zdarzyło? No to tak się... Czy po prostu przypadek? No zaprosili, poprosili, zrobiliśmy, jest fajnie, idziemy dalej. Troszeczkę to jest projekt, no bo oczywiście podczas pracy nad płytą tą, a także podczas, kiedy w ogóle ten projekt już istnieje, czyli kiedy graliśmy koncerty, każdy z nas zajmował się swoimi dorosłymi, nazwijmy to, sprawami. I to nie tylko koncertami, ale powstawały też nowe płyty nawet w tym czasie, jakieś koncepcje. Natomiast to też nie jest tak, że to był taki tylko i wyłącznie jakby projekt, który został zrealizowany i zapomnieliśmy o tym. Żyjemy tym jakoś. Przynajmniej ja mogę mówić za siebie, że dla mnie praca przy tym projekcie i spotkanie muzyczne z Natalią to było coś, co na pewno mnie czegoś nauczyło. Oczyściło mi głowę, że nie musiałem się tylko zajmować akordami zagranicznymi, powtarzając, tylko takimi trochę. Teraz też... już będę wiedzieć, że to nie polskie. Tak, nie. Akordy zagraniczne to nie polskie. Da, 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 da. I to jest na pewno oczyszczające. To była fantastyczna przygoda. Tyle ode mnie. Ja, puentując moje podejście do tego, tylko powiem tak, że tak jak na scenie brykam i robię swoje widzimisię, a potem wracam do domu, jestem mamą, tak tutaj mogłam się stać tą mamą również jako na płycie. Mm-hmm. Podczas koncertów nie wychodzę tak bardzo z tej roli, więc to też było wspaniałe. A już tutaj oddając Markowi, oczywiście też się bardzo wiele nauczyłam i przede wszystkim cieszę się, że mamy piękną płytę, że możemy szukać w snach również na koncertach i Marku, gratuluję tobie. Właśnie, Fryderyka. Dlaczego nie zabraliście go jutro, ze sobą? Bo Marko, skandal. Marek nie mógł być, bo grał te swoje jazzy, więc mu wręczę mu jutro Fryderyka. Cudownie. Teatr Roma jutro wieczorem w Warszawie, polecamy, tak, szukaj w snach. Dziękujemy. Dziękuję Natalia bardzo. Proszę Kukulska. Jeszcze nie zasypiać za kierownicą. Nie, Marek Napiórkowski. Teraz jakiś heavy metal, proszę zaprosić. Ja muszę mieć power w samochodzie, to słucham niestety mocnej muzyki. Bardzo, fakt. Bardzo. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo za to spotkanie i polecamy oczywiście.